Cześć, tu Bogusz Pękalski i witam Cię w 30. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Rafael Badziak, przedsiębiorca, ultramaratończyk, człowiek znany z tego, że regularnie dokonuje rzeczy niemożliwych, a jego prezentacje z konferencji TEDx mają miliony wyświetleń. Rafael wielokrotnie objechał świat, spotykając się z najbogatszymi ludźmi biznesu, czyli miliarderami. Na podstawie przeprowadzonych z nimi wielogodzinnych wywiadów napisał książkę The Billion Dollar Secret, czyli po polsku Umysł Miliardera. Z Rafaelem rozmawiamy o jego drodze biznesowej od początków, kiedy w latach 90. programował na własny użytek jedną z pierwszych platform e-commerce, aż do dziś, gdy spotyka się z miliarderami na jachtach w Monako. Rozmawiamy również o tym, co różni miliarderów od milionerów, jakie cechy łączą miliarderów, jak Rafael przeszedł od pomysłu do pierwszego spotkania z miliarderem oraz jakie plany ma na przyszłość i gdzie przedpremierowo będzie można zdobyć polskie wydanie jego książki. Wszystkie notatki do tego odcinka znajdziecie na startupmyway.com/30. A teraz, jeżeli słuchasz tego przed 23 października, przed godziną 20, to można jeszcze dołączyć do Akademii SaaS, do trzeciej, ostatniej w 2019 roku edycji. Kolejna edycja dopiero za pół roku, gdzieś tam na wiosnę 2020. Akademia SaaS, czyli proces przejścia od w zasadzie zera przez pomysł, weryfikację pomysłu, budowę rozwiązania, znalezienie płacących klientów, aż do odejścia z etatu i zwolnienie swojego czasu, czyli drogę, jaką ja przeszedłem w przeciągu ostatnich 3 lat. Wszystko to na akademiasas.pl. Można dołączyć przez do środy 23 października. Jeżeli słuchasz tego później, no to przykro mi, zapraszam do kolejnej edycji. I warto wspomnieć o tym, jakich mamy mentorów. W tej edycji mamy nowy skład mentorski. Lech Kaniuk, człowiek od takich projektów jak Pizza Portal czy iTaxi. Mirek Brunejko, akademia.pl, najlepsze kursy online dla przedsiębiorców, również samych przedsiębiorców i vlogerem. Filip Duszczak, InStream i Tomek Plata, który między innymi wprowadzał na przykład TVN Playera do Polski, a teraz pracuje nad rewolucyjną platformą Authenti do podpisów elektronicznych. Także akademia.sas.pl, wchodź, sprawdź, przeczytaj wszystko i mam nadzieję dołącz. I jest to ostatnia edycja w 2019, wracamy dopiero w 2020, gdzieś w połowie. I nie przedłużając, teraz zapraszam Cię już do mojej rozmowy z Rafaelem Badziakiem. Cześć Rafael, witam w podcaście. Witam, witam, bardzo mi przyjemnie, zaszczyt dla mnie gościć u Ciebie. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Powiedz najpierw naszym słuchaczom, jeżeli ktoś Ciebie jeszcze nie kojarzy, co robisz, kim jesteś, czym się zajmujesz? Powiedzmy, że nazywają mnie człowiekiem odrobienia rzeczy niemożliwych. Tak? Ja w swoim życiu trochę rzeczy zrobiłem, które albo większość ludzi uważa za niemożliwe, albo takich rzeczywiście, których do tej pory nikt nie dokonał. Zasadniczo jestem przedsiębiorcą od ponad 20 lat. Już w latach 90. byłem pionierem e-commerce w Europie, w Niemczech. Ja jestem Niemcem, mieszkam w Niemczech i w Niemczech właśnie rozwinąłem jeden z pierwszych, czy pierwszy online shop ze sprzętem sportowym na rynku niemieckojęzycznym. To do tej pory działa, to jest wielomilionowa firma. Wow. Tak podliczę, to wygenerowaliśmy już w tej firmie samej ponad 100 milionów obrotu. Który to był rok? To był rok, znaczy sama firma od 93 istnieje, natomiast taki, bo to była najpierw import, eksport, ale ona przeszła na e-commerce 97-98 rok. My byliśmy wcześniej niż Google na rynku. Czyli przed tą bańką dotkomową i przetrwaliście tą bańkę dotkomową. Tak. Znaczy, wiesz, nie było trudno przetrwać, jak nie masz zewnętrznego finansowania. Nie? My nie byliśmy zależni od giełdy. Także to wszystko na, wiesz, to jest też część mojej historii, że ja po prostu nie mam wykształcenia biznesowego i moim zdaniem nie byłem najlepszym przedsiębiorcą, mimo że no, moja firma przetrwała, jest wielomilionowa i od 20 lat operujemy i jest zyskowna. Ale inni się szybciej rozwinęli, tak jak na przykład, jak mówiłem, my byliśmy przed Googlem, a Google przed później, no i zobacz, jaki Google jest wielki. Dzięki między innymi umiejętności pozyskania obcego kapitału. Ja takich umiejętności nie miałem i w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że muszę się tego uczyć i właśnie zacząłem uczyć się od miliarderów. Znaczy stwierdziłem, po prostu zacząłem czytać książki różne o biznesie, o rozwoju osobistym, tam widzę, masz
w półce, między innymi książki Tima Ferrisa widzę, cotygodniowy Dzień Pracy, tudzież 4-Hour Workweek. Tak, Tools of Titans też. Tytanów. No i kwestia jest taka, że ja zacząłem właśnie na różne konferencje chodzić i byłem na takiej jednej konferencji, gdzie wiesz, ludzie skakali, dawali sobie piątki i tam krzyczeli do siebie, ja też, you've got a millionaire mind. No i coś mi z tym nie grało. Znaczy, nie grało. No, zasadniczo ja lubię taką, wiesz, ekscytację, motywację, nie ma problemu, ale po prostu nie przemawiało akurat ten message do mnie. I ja sobie po prostu uświadomiłem, że przecież ja, oczywiście, że ja mam umysł milionera, ja zbudowałem już wielomilionową firmę, tak? Ci ludzie na scenie, oni w zasadzie są na moim poziomie, może nawet poniżej mojego poziomu, tylko oni są po prostu lepszymi showmanami. Tak? I to nie są ludzie, od których ja powinienem się uczyć, bo to jest, jak weźmiesz w dzisiejszych czasach bycie milionerem, to jest przeciętniactwo, to jest nic wielkiego. Nie wiem jak w Warszawie, ale na przykład Londyn, Berlin, czy tam, czy powiedzmy New York, czy Moskwa nawet, jak zwykłe mieszkanie kosztuje więcej niż $1 milion. Czy to można nazwać, wiesz, jakimś sukcesem biznesowym, że cię stać na mieszkanie? To jest... W dzisiejszych czasach to już nie jest to, co kiedyś byli milionerzy. Po prostu dolar jest tak zdewaluowany, że w zasadzie w Stanach co druga firma, która, czy powiedzmy co drugi przedsiębiorca, którego firma nie upadnie, on jest milionerem. Także to nie jest nic niezwykłego. I ja też nie czułem jakoś wielkiego sukcesu z tym, co robiłem. Uważałem, że to jest ciągła walka i że brakuje mi dużo, że po prostu brakuje mi czegoś w mojej, nie tylko skillów, ale zasadniczo w mojej osobowości. I zacząłem właśnie te książki czytać, te konferencje i właśnie podczas tej konferencji sobie uświadomiłem, że ja raczej wolałbym mieć umysł miliardera, a nie milionera. Że w zasadzie powinniśmy się uczyć biznesu od miliarderów, bo cokolwiek robisz, to musisz się uczyć od najlepszych ludzi, a nie od trzecioligowców, tak? Jak chcesz grać w piłkę nożną na poziomie światowym, chcesz być naprawdę dobry, nie wiem, w Champions League chcesz grać, no to czy się uczysz tam od, nie wiem, Franka z podwórka, czy wolałbyś się od Messiego i od Cristiano Ronaldo uczyć? No dokładnie. Chciałem zapytać, wrócić do Twoich początków, bo wielu naszych słuchaczy jest osobami technicznymi, czy było programistami na przykład i Ty no, z tego co kojarzę... Ja jestem tak. Ja jestem matematykiem, studiowałem, mam dyplom, nawet dwa dyplomy, jeden amerykański, jeden niemiecki, z matematyki, z informatyką. Ja nawet też kryptologię studiowałem, ale to tak jak mówię, no, w latach 90. wtedy jeszcze nie było blockchaina. Natomiast public key cryptography, czyli cała ta matematyka jest dla mnie znana, ale ja na przykład swój sklep online sam osobiście zaprogramowałem, bo wtedy ja tak wcześnie byłem na rynku, że nie było gotowych rozwiązań do tego. Było jedno amerykańskie rozwiązanie, które po prostu nie pasowało do rynku europejskiego. Ja swój sklep rozwijałem najpierw w jakichś takich skryptowych, już teraz nie pamiętam, nawet później w Perl. CGI. Nie no, CGI to jest, na tej technologii to jest oparte, ale najpierw właśnie używaliśmy tego amerykańskiego, który było Exe na CGI. Później miałem takie, już teraz nie pamiętam, bo to było bardzo egzotyczne rozwiązanie skryptowe, ale to dopiero później w Perlu zrobiłem ten sklep. I na końcu zrobiłem to w PHP. I była też taka opcja, znaczy, że chciałem to, czy rozwijałem to w zasadzie w Javie i sobie wyobraź, że chyba 2 lata pracowałem nad tym, żeby to w Javie zaimplementować. I miałem, zapełnił mi się, a to jeszcze były takie czasy, że te notebooki, tudzież laptopy, to były takie grube mniej więcej. Takie, wiesz, 5-6 centymetrów. Tak, tak. I zapełnił mi się, no i oczywiście małe twarde dyski, zapełnił mi się cały twardy dysk. I poszedłem, akurat byłem w Polsce i poszedłem do takiego serwisu, do takich dłupków, którzy mi powiedzieli, że oni tutaj mi zrobią dokładnie większy dysk. Ja mówię, ale uważajcie, tam są dane sprzed 2 lat i tego, żeby tam się nic nie stało. Telefon następnego dnia, no sorry, ale spadł na te twarde dyski, niestety dane poszły. No i 2 lata tego, a nie miałem żadnego backupu. Wiem, że trzeba robić backupy, każdy wie, ale tak. Lata poszły
jak to się mówi po polsku. No, daleko, daleko. Daleko, 2 lata pracy i po prostu porzuciłem to z tą Javą i zrobiłem PHP. No, także taki mój background, ja mam background programistyczny w dalszym ciągu, jak coś tam trzeba, to też zaglądam, ale staram się, wiesz, ja jestem, no, działać na trochę wyższym poziomie już, nawet tak, nie tak. Pracować też nie tylko jako programista, ale w zasadzie ja nie mam za dużo do czynienia z takim day-to-day biznes w mojej firmie, tylko zajmuję się rozwojem biznesowym, zajmuję się... strategią pewnie. To jest właśnie, mówię, business development, czyli rozwój biznesu, trochę marketingiem, ale też zajmuję się na tym poziomie, metapoziomie, to znaczy teraz po prostu stworzyłem parę innych jeszcze firm, między innymi w Polsce, Billion Dollar Enterprises, która reprezentuje mój know-how, to znaczy tą książkę, którą napisałem o miliarderach, zaraz będziemy o tym mówić, tworzę, ale to może później jeszcze, co tworzę, i poza tym inwestycjami też się zajmuję, ale inwestycje w kryptoasety, tudzież nie w kryptoasety, w asety wirtualne, zaraz powiem, co mam na myśli, i oprócz tego, czy digitalne asety, i oprócz tego właśnie w projekty internetowe. Digitalne asety, słyszałeś o domenach internetowych, ja byłem w domenach już w zeszłym tysiącleciu, także zbudowałem duże portfolio. W Polsce też mam, większość ludzi o tym nie wie, niektóre z najlepszych domen, na przykład finansowych, inwestycja.pl na przykład, albo startup.pl, to też do mnie należy. Także biorę. Tak, venturecapital.pl, tego typu rzeczy, tak? Także z tym, że to będzie rozwijane, to jest częściowo rozwijane w różnych jakby gałęziach, tudzież w różnych branżach, tam to inicjuje. Natomiast, tak jak mówię, nie staram się nie wchodzić operatywnie, przynajmniej na rynku polskim, w takie biznesy. Z jednym wyjątkiem, ale to zaraz będziemy mówili. Mój znajomy kupił ostatnio akademia.pl, to może od ciebie kupił? Czy nie miałeś takiej domeny? To nie ode mnie. Takiej chyba nie. Prawdopodobnie wiem, od kogo kupił. Rafael, ja ciebie zaobserwowałem jakieś kilka miesięcy temu właśnie przez między innymi Szczepana Wentyna, u którego tam występowałeś, i przez twoje wystąpienia na TEDzie. I jedno takie wystąpienie mi utkwiło w pamięci. Tak mi utkwiło, że dosłownie godzinę przed naszą rozmową teraz sobie włączyłem. Chodzi mi o to, że niemożliwe jest łatwiejsze niż myślisz. Tak. Jakbyś mógł powiedzieć, bo twoja historia... Pokrótce, jeżeli chodzi o ultramaratony, tak. Jest niesamowita. Znaczy, to widzisz, ja tyle robię rzeczy w życiu, że nawet, to jakby pominąłem, ale ja właśnie, tak jak mówię, zrobiłem parę niemożliwych rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest, właśnie przebiegłem parę ultramaratonów, w tym jeden, takich ultramaratonów po 100 kilometrów w pustyniach. Najpierw przebiegłem 100 kilometrów przez Saharę, później przebiegłem 80 kilometrów Rzeźnika po Grani Bieszczad, później przebiegłem 100 kilometrów przez pustynię Namib i później przebiegłem 111 kilometrów przez Saharę, z tym, że ten ostatni to był ultra hardcore, bo tam tylko 3 ludzi nie straciło przytomności. Ja byłem jednym z tych 3 ludzi, którzy to ukończyli i nie stracili przytomności. Połowa nie ukończyła, tam w ogóle rzeczy traumatyczne się działy, ze mną też, ale także z innymi. Polecam właśnie ten TEDx, to jest, nazywa się Niemożliwe jest łatwiejsze niż myślisz, a jakby ktoś chciał więcej szczegółów, to na indywidualista.pl, jak to jest mój blog, jak tam wpiszę Sahara Ultra 111, to znajdzie właśnie opis tego ultramaratonu. Tak, i co ciekawe, trzeba podkreślić, że, bo ktoś może myśleć, no biegał 30 lat i poszedł na ultramaraton, okej, ale ty w zasadzie przed tym pierwszym ultramaratonem nie biegałeś specjalnie. Znaczy, ja zasadniczo zawsze byłem słaby z WF-u i nigdy nie lubiłem biegać. Natomiast, to nie jest do końca tak, że ja nigdy nie biegałem i tego. Ja 3 lata wcześniej przebiegłem maraton, ale to też tak, przygotowując się 3 miesiące do niego.
I później, o tak, wiesz, od czasu do czasu się przebiegłem, ale to nie było, wiesz, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie gdzieś tam się przebiegłem. Natomiast do tego ultramaratonu przygotowywa do mojego pierwszego ultramaratonu na 100 km przez Saharę przygotowałem się pół roku. Także w ciągu pół roku poszedłem w zasadzie od zera, bo jak ktoś biega, to wie, że jak przebiegłeś 3 lata temu maraton, a ja przebiegłem jeden, to jesteś, zaczynasz od zera, to nie masz nic, bo to wiesz, ci nie trzyma 3 lata twoja forma czy tam twoje umiejętności. Więc ja w ciągu pół roku praktycznie od zera czy od takiego przeciętnego człowieka przygotowałem się do ultramaratonu, ale to nie jest tak, że wiesz, ja się porywam z motyką na księżyc, bo ja znalazłem faceta, który ten ultramaraton wygrał 3 razy z rzędu. Ja od niego, wiesz, się jego zapytałem, co muszę zrobić. I on mi dokładnie powiedział, co muszę zrobić, jak i tego. Czyli to też jest, to jest moja metodologia. Uczmy się od najlepszych, jakich możemy znaleźć ludzi. W biznesie to są miliarderzy, bo w biznesie jest prosta reguła sukcesu. Znaczy możesz, wiesz, ludzie definiują różnie sukces. Jedni tam chcą, wiesz, żyć przyjemnie, drudzy łatwo, inni chcą być szczęśliwi czy coś, ale w biznesie jest jedna prosta reguła. To jest wartość, jaką wykreowałeś w życiu, czyli wartość netto. I czyli najlepsi przedsiębiorcy są jednocześnie najbogatszymi ludźmi na świecie. To są po prostu miliarderzy, tak? Bardzo rzadko spotkane stworzenia, jak wiesz, 1 na 5 milionów ludzi na tego. W Polsce jest, jak ja zaczynałem ten projekt, było 3 miliarderów, dzisiaj jest 6 dolarowych miliarderów, bo mówimy o dolarowych miliarderach, bo wiesz. Kto w Polsce jest? Możesz kogoś wymienić? No, Michał Sołowow jest najbogatszym Polakiem. Ja z nim też zrobiłem wywiad, jest w mojej książce, ale to zaraz będziemy mówili. Jest 2 potomków Kulczyków, znaczy Kulczyka, ale to jest druga generacja, oni nie są self-made. Solo Jacques jest też miliarderem. Później jest... Leszek Czarnecki? Czarnecki, z tego co wiem, obecnie nie jest, ale był przez, właśnie wtedy jak ja zaczynałem, było 3 miliarderów i był wtedy Solo Jacques, Sołowow i Czarnecki. Natomiast Czarnecki no, spadł trochę, bo tam on się bankowość tam trochę podupadła. Tak. No i tam jest jeszcze ten facet od CCC. A, okej. Okay. Jak on ma. No nieważne, to. Dobra. W każdym razie tylko 6 Polaków, czyli w Polsce nawet mniej niż 1 na 5 milionów ludzi jest miliarderem. 1 na 7,5 milionów ludzi jest miliarderem. Czyli tak jak porównywałeś mniej więcej szansa trafienia szóstki w Totka, to. No jak wyjdziesz na ulicę z pierwszą osobą, którą spotkasz, że to będzie miliarder, to jest tak jak trafić szóstkę w Totka, tak? Czyli. A ja musiałem, wiesz, do mojej książki gdzieś mieć z 20 miliarderów, żeby to miało sens, no to nie wiem, czy znasz kogoś, kto 20 razy trafił szóstkę w Totka. Tak? Czy był jakiś jeden taki moment, że nagle wpadło ci do głowy, kurczę, ja muszę objechać świat, poznać tych ludzi, tych no właśnie o tym mówię, że na tej konferencji, właśnie wracając do tej konferencji, właśnie zdałem sobie sprawę, że kurczę, ja muszę się uczyć od miliarderów. I nie wiedziałem, jak to zrobić, jak to z tego, bo po prostu jest mnóstwo książek o milionerach. Ale tak. Jak weźmiesz, nie wiem, T. Harv Eker, czy no większość książek, to są tysiące, tak? To jest wszystko o tak zwanym sukcesie na poziomie milionerów. Natomiast biznesowo to jest przedsiębiorstwo, to nie jest żaden sukces. Jak weźmiesz sekrety amerykańskich milionerów, to tam facet opisuje zwykłych ludzi, tak? Dentystów, doktorów, prawników. To nie są jakoś super, wiesz, achieverzy w biznesie, to nie są najlepsi przedsiębiorcy. Ja wręcz w swojej książce piszę, miliarderzy mówią, jak chcesz, wiesz, nie bądź dentystą, to znaczy nie sprzedawaj swojego czasu za pieniądze, bo dentysta zarabia tylko wtedy, jak wierci w zębach. Dokładnie. Tak? W skrócie mówiąc. I to nie jest biznes, znaczy to nie jest skalowalny biznes, tego nie możesz wyskalować. Masz tylko 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. I nie wchodź w biznesy, jeśli chcesz naprawdę robić wielkie rzeczy w biznesie, których nie można skalować, gdzie twoim ograniczeniem jest twój czas, tak? Tudzież ograniczeniem tego biznesu jesteś ty albo twój czas. No, także i wtedy właśnie zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby uczyć się
od miliarderów, właśnie jest tyle książek, ale to wszystko o milionerach, są biografie miliarderów. To jest jedna możliwość, żeby czytać biografię, z tym, że w biografiach masz ten problem, że nie wiesz, czy ktoś stał się, odniósł taki sukces ze względu na jakąś cechę, czy mimo tej cechy, tak? Bo to jest jedna osoba, to jest próbka. Ty nie wiesz, czy to mu przeszkadzało, czy to mu pomagało. I żeby to się dowiedzieć, to musisz po prostu porównać ileś tam miliarderów, najlepiej z różnych zakątków świata, z różnych branż, z różnych kultur, religii i tak dalej, żeby zobaczyć, co jest dla nich wszystkich wspólne. I dokładnie ja to zrobiłem i tego nikt do tej pory nie zrobił na tym poziomie, na poziomie globalnym, żeby zgromadzić 21 miliarderów do książki i wyciągnąć od nich właśnie ich myślenie, ich mentalność, ich podejście do biznesu, do życia, do, wiesz, jak na przykład, jaki mają stosunek do problemów, do wyzwań, do przeszkód i tak dalej, jak sobie z tym radzą, ich metodologię, tak? Także jak weźmiesz na przykład, chociażby nie chcę się tu chwalić, ale Tim Ferriss, tak? Narzędzia tytanów, no to tam jest 2-3 miliarderów tylko, tak, w tej książce. Natomiast nie są tylko miliarderzy w książce, jest jeden i wszyscy doszli od zera do miliardu. To znaczy ludzie, którzy zaczynali na poziomie, powiedzmy, tak przeciętnego Polaka albo poniżej. Ja mam ludzi, którzy byli w wieku 14 lat alfabetami, którzy zostali miliarderami, nie tylko miliarderem ten facet został, ale najlepszym przedsiębiorcą świata. Albo kogoś, kto, wiesz, urodził się jako beduin na pustyni. On pod namiotem jako dziecko mieszkał i miał być pastuchem. On pas kozy jako dziecko. I wiesz, babcia mu nie pozwalała do szkoły chodzić. Tak. Że to są, wiesz, rzeczy, ludzie po prostu sobie nie uświadamiają, jak wiele mogą w życiu osiągnąć i po prostu żyją znacznie poniżej tego, co są w stanie stworzyć, co są w stanie zbudować, stawiają sobie zbyt małe cele i tak dalej. To jest wszystko w książce opisane. Powiedz mi, no bo tak nawiązując do książki, jak ktoś ogląda nas teraz w wideo, możesz pokazać, bo chyba masz tak. Polskie wydanie. Najpierw pokażę angielskie, oryginalne wydanie angielskie. Muszę powiedzieć, że to jest światowy bestseller. My już pierwszego dnia byliśmy na listach bestsellerów praktycznie wszędzie, gdzie ta książka się ukazała, to jest globalne wydanie. Tak. Później byliśmy numer jeden w następnych dniach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Brazylii, Niemczech, w paru innych krajach. Od tego czasu cały czas jeżdżę po telewizjach, radiach amerykańskich, angielskich i innych światowych. A tutaj jest polskie wydanie Umysł miliardera i proszę Ciebie, polskie wydanie, właśnie wczoraj zaczęliśmy przedsprzedaż. Super. Jest już w tej chwili do dostania przedsprzedaży i przedsprzedaży z darmową wysyłką. Piękne wydanie, bo tak, wiesz, godna wiedza musi być w godnej formie, twarda okładka, złote litery. Jest też e-book. I jest też audiobook. I audiobook jest czytany przez Tomasza Kućmę. To jest ten znany głos, którego nikt nie zna nazwiska, ale każdy zna głos na tych wszystkich konferencjach. On jest tłumaczem symultanicznym też i on czyta też właśnie książki najlepszych nauczycieli biznesu amerykańskich, między innymi Tima Ferrisa, czy Briana Tracy, czy Tony'ego Robbinsa. A powiedz mi, bo wersja angielska, jak ktoś teraz nas słucha, tak? Bo niekoniecznie tak, większość osób nie będzie słuchało. Tak, jest wersja angielska do dostania na Amazon. The Billion Dollar Secret, bo nie powiedzieliśmy nazwy. The Billion Dollar Secret. I ta wersja angielska jest też jest e-book i też jest audiobook. Tak, a powiedz, jest audiobook, tak? Jest audiobook już, znaczy gdzieś tydzień temu został opublikowany audiobook, więc audiobook też już jest, można super. Sobie w samochodzie czytać i tak dalej. Super. Okej, powiedz mi, jak doprowadziłeś do tego... Nie tylko na Amazon, w Polsce też są sklepy, no jest praktycznie w każdym sklepie. Nie wiem, czy Empik prawdopodobnie nie, ale tych, no jak poszukacie w Google, to w polskich sklepach też jest, ale Amazon jest otwarty dla Polaków, można kupować przez Amazon. Okej, okay, Amazon, czyli pewnie audiobook jest na Audible. Amazon. Na Audible jest, tak. Super, bo bardzo dużo korzystam. Dobra, powiedz mi, Rafael, jak doprowadziłeś do tego pierwszego spotkania z pierwszym miliarderem? No bo to od pomysłu do tak, egzekucji? No to jest zdecydowanie, ja zawsze właśnie między innymi na TEDxie mówię, że jest
wiesz, odległość między ignorancją a wiedzą jest znacznie mniejsza niż między wiedzą a działaniem. Wiesz, jest mnóstwo ludzi, którzy mają super pomysły. Ja dostaję dziesiątki maili codziennie z super pomysłami, tylko ci ludzie nie potrafią tych pomysłów zrealizować. To jest właśnie, to jest największe wyzwanie i dla mnie to też było wyzwanie. Ja po prostu, no wiesz, no, stałem przed taką ścianą, po prostu to było tak wielkie wyzwanie, że ja byłem sparaliżowany przez strach. Ja nie wiedziałem, od czego zacząć w ogóle, jak do tych ludzi dotrzeć, no bo no, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że miliarderzy to są po prostu jakby królowie na szczytach organizacji wielkich, tak? Dziesiątki, setki tysięcy pracowników, ileś tam szczebli dowodzenia, gatekeepers tak zwanych po angielsku, żeby się w ogóle do nich przedostać, to jest pierwsze wyzwanie, a później jeszcze ich przekonać, żeby brali udział w tym projekcie. Także to było straszne wyzwanie i my też organizujemy, tak a propos, jak wejdziecie na umysł miliardera.pl, to tam można tą książkę zamówić, ale też organizujemy przedpremierę. To znaczy, że książka będzie tam na początek grudnia, a przedpremiera jest koniec listopada i wszyscy, którzy będą na przedpremierze, dostaną tą książkę jako pierwsi, ale tam też opowiem w szczegółach, jak ja tych wszystkich miliarderów, jaką metodologię tam zastosowałem. Natomiast jeśli chodzi o pierwszego miliardera, to właśnie, żeby pokonać ten strach, to jest największe, pierwszy krok, żeby zrobić ten pierwszy krok. I ja stałem, po prostu byłem sparaliżowany i dostałem od znajomego taki numer telefonu, ale to nie do miliardera, tylko do jakiegoś tam pionka, do pracownika, który w tej organizacji, który kiedyś tam dla tego miliardera pracował, ale no to na takim niższym szczeblu. Weź, no to ci miliarderzy, tak jak mówię, mają dziesiątki, setki tysięcy ludzi. On tam po prostu znał kogoś, kto być może kogoś zna, kto tam może do tego miliardera dotrzeć, tak? Ja miałem numer telefonu do tego kogoś na dole, tak? I już to sprawiało, że tego, no jak ja zadzwonię do niego i co ja mu powiem i jak ten, jak... Przecież to jest taka mała szansa, że on w ogóle dotrze i tego. No ale w końcu po prostu dostałem burę od tego znajomego, bo że od tygodni tam, wiesz, nie mogę się zdecydować, no i po prostu zadzwoniłem i przy pierwszym razie prawdopodobnie mi się poszczęściło i rzeczywiście on mnie skontaktował z kimś, kto mnie skontaktował z kimś, kto tam z kolei mnie tam przedstawił, no i jakoś udało mi się dotrzeć do pierwszego miliardera i to był właśnie Polak Michał Sołowo. Aha. I tak się złożyło, że jego prawa ręka Andrzej Załucki jest moim bliskim przyjacielem, czy stał się moim bliskim przyjacielem i on na przykład na tej właśnie konferencji, co ci mówiłem, na tej przedpremierze książki, on będzie też opowiadał o tym, czego nauczył się od właśnie najbogatszego Polaka, od Michała Sołowowa, bo Michał Sołowow jest najbogatszym Polakiem obecnie i właśnie będzie mówił, bo oni od 23 lat razem współpracują i Andrzej jest prezesem też Fundacji Michała Sołowowa i Karoliny Sołowo. I także on będzie też na tej przedpremierze, ale co ci chciałem powiedzieć, że można powiedzieć, wiesz, poszczęściło mu się, ale tak to jest, że jeśli podejmiesz działanie, to masz szansę, że ci wyjdzie, tak? Że ci się poszczęści, a jak czekasz, nic nie robisz, to nigdy do niczego nie dojdziesz. Musisz podjąć to ryzyko. To jest jedna jakby z zasad, które opisuję w książce, że nawet jeśli jest bardzo niskie ryzyko, nigdy nie wiesz, jak do tego dojdzie. I ja później otrzymałem oczywiście mnóstwo odmów. Setki miliarderów odmówiło mi, ale to po prostu nie zraziło mnie. Ja ciągle, wiesz, kontynuowałem, aż dotarłem do najlepszych ludzi na świecie, bo jest coś takiego jak Ernst & Young, EY, znasz pewnie, to jest to doradztwo biznesowe światowe, jedno z top 4 czy tam top 5 na świecie i oni co roku wybierają najlepszego przedsiębiorcę w każdym kraju, tak? Tak a propos, wejdźcie na mój YouTube channel Indywidualista, tam jest dużo wywiadów z najlepszymi przedsiębiorcami w różnych krajach, między innymi z obecnym najlepszym przedsiębiorcą w Polsce. Też jest wywiad z Monako i
właśnie ci najlepsi przedsiębiorcy w kraju, oni się nazywają przedsiębiorca roku, na przykład w tym roku to było 2019, oni raz do roku spotykają się w Monako i wybierają najlepszego przedsiębiorcę świata. On się wtedy nazywa Światowy Przedsiębiorca Roku. I teraz to jest robione na tym globalnym poziomie od 20 lat, czyli było tam 20 światowych przedsiębiorców roku z różnych lat do tej pory, ale tylko 8 z nich było miliarderami, tak? Miliarderami, którzy doszli od zera do miliardów, czyli 8 z nich kwalifikowało się do tej książki, tak? Bo podstawowym, jednym z podstawowych, tam jest 4 jakby kryteria, które tam wrzuciłem w stosunku do tych miliarderów, którzy tu uczestniczą, to podstawowym kryterium jest to, że oni muszą być miliarderem dolarowym, bo wiesz, w rupiach indyjskich albo w boliwarach indyjskich, to każdy z nas jest miliarderem. Nie? Tu chodzi o dolarowych miliarderów. Tak. To często w Polsce jest inflacjonalnie używane. Ja widziałem już ludzi, którzy tam, na których mówią miliarderzy, oni w ogóle nie są miliarderami w dolarach. Czyli około 4 miliardów złotych minimum. Tak, majątek musi wynosić. No, gdzieś około 4 miliardów złotych na Polskę. Więc z tych 20 światowych przedsiębiorców roku, 8 jest miliarderami dolarowymi, którzy doszli od zera, a z tych 8, 5 bierze udział w mojej książce, czyli to jest creme de la creme, to są najlepsi przedsiębiorcy świata, tak? I ja ich wszystkich przekonałem do tego. I teraz często się mnie ludzie pytali, jak ja ich przekonałem, bo jedna rzecz jest dotrzeć, a druga rzecz jest przekonać, tak? Dokładnie. No zasadniczo, jak we wszystkim w biznesie, musisz zaoferować wartość, tak? Musisz zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, bo też dostaję takie pytania, ile ja zapłaciłem za te wywiady, tak? Ty nie jesteś w stanie zapłacić za czas miliardera. Weź sobie na przykład, Bill Gates jest takim dobrym przykładem, bo się dobrze liczy na tych liczbach. Tak. Jak sobie policzysz, jak szybko rośnie jego wartość netto, bo miliarderzy, różnica zasadniczo między takim mainstreamem a myśleniem miliarderów, mainstream się pyta, ile ja zarabiam, tak? A miliarder się pyta, jak szybko rośnie moja firma, tudzież jak szybko rośnie wartość tego, co stworzyłem. To jest ta różnica. I teraz, jak weźmiesz sobie Billa Gatesa, to wartość jego firm rośnie z szybkością około 50 milionów dziennie. 50 milionów dolarów na dzień. Co oznacza, że jego godzina czasu jest warta 2 miliony dolarów. Jak teraz też chciałbyś wywiad dwugodzinny z nim przeprowadzić, to musiałbyś zapłacić 4 miliony dolarów. Wątpię, czy ktoś chciałby tyle zapłacić. Są ludzie może, którzy chcieliby albo mogliby. Ja nie chciałbym tyle, a szczególnie jak mam 20 miliarderów, czy tam 21 w tej książce, a do tego z niektórymi z nich to były kilkudniowe wywiady. Tak? Ja przez parę dni, prawie tydzień z nimi siedziałem i rozmawialiśmy dogłębne wywiady, żeby wiesz, dotrzeć do ich, żeby wiesz, otworzyli duszę, serca, umysły i mi powiedzieli, jak oni to robią, jaki jest ich proces myślenia, tak? Jak doszli do po prostu do takich ekstremalnych sukcesów. No bo to jest, większość w ogóle nie zdaje sprawy z różnicy między milionerem a miliarderem, jaka to jest przepaść. Żeby to ci uzmysłowić. Znajomy z Polski jakieś 2 lata temu mówił mi, że tam zarabia średnio, zarabia w sensie ma zysku, bo to też jest mylone, 2 miliony rocznie, złotych, tak? 2 miliony złotych rocznie. To nawet, i on to robił tam od iluś lat, więc nawet w dolarach mierząc, on jest dolarowym milionerem, jeśli chodzi o wartość netto. Natomiast 2 miliony złotych to jest 500 000 dolarów. Musisz sobie zdać sprawę z tego, że on musiałby się urodzić przed Chrystusem, żeby z taką szybkością zarabiania zostać miliarderem, tak? Trochę czasu. Tak. Jeszcze warto to podkreślić, że ty nie robiłeś wywiadów tak jak my robimy teraz, tak? Przez internet, jesteśmy na przykład w innych krajach, siedziałeś w swoim pokoju, tylko świat. Tak, znaczy spotykałem się z nimi, ja też byłem na paru miliarderskich jachtach, mieszkałem na miliarderskich jachtach, byłem w domach miliarderów i tak dalej. No i zasadniczo nawet na premierę tej książki też przyjechali znajomi miliarderzy. Ja zasadniczo obracam się obecnie wśród miliarderów, ja buduję obecnie globalną organizację miliarderów.
Znam osobiście w tej chwili 36 miliarderów i mam taką długoterminową wizję, z czego to obecnie jeszcze ludzie się śmieją, ale to zaraz ci powiem, dodania 100 miliarderów do listy Forbesa, to znaczy stworzenia 100 nowych miliarderów. To ja się piszę. Jak mnie się teraz zapytasz, jak? Obecnie jeszcze dokładnie nie wiem jak, klaruje mi się wizja, czy klaruje mi się droga ku temu, ale muszę podkreślić, że 6 lat temu, bo 6 lat mi zajęło napisanie tej książki, 6 lat temu nie miałem pojęcia, jak dotrzeć do 20 miliarderów, a mimo to zrobiłem to. Tak? Także to, że coś jest, wydaje się niewiarygodne, albo niesamowite, czy niemożliwe, mi to nie przeszkadza w dążeniu w tym kierunku. Tak. Jak to jest być na jachcie miliardera? Kojarzę taką historię, że ty tam kiedyś mieszkałeś przypadkowo, bo nie miałeś, bo wszystkie hotele były zajęte w Monako. Znaczy przypadkowo. Nie, przypadkowo, tak. To jest właśnie to, nie? Że przypadek. No przypadkiem tak, przypadek. Znałem miliardera, nie? I był moim dobrym znajomym, który mnie ugościł na swoim jachcie. Nie, to było tak, że po prostu jeden z miliarderów, który jest moim mentorem zasadniczo, on mi bardzo pomógł też w tej książce. Jak się nazywa? Pamiętasz? Jack Cohen, okay. Amerykański miliarder. Byłeś w Australii? Nie byłem jeszcze. Jeśli ktoś z twoich słuchaczy był w Australii, to tam nie ma Burger Kinga. Tudzież jest Burger King, ale tam się nazywa Hungry Jack's. Inaczej się nazywa. To jest jedyne miejsce na ziemi, gdzie Burger King nie nazywa się Burger King, tylko Hungry Jack's. Ja. Dlaczego tak się nazywa? No to jest właśnie imieniem Jacka Cohena, się nazywa Hungry Jack's. I Jack Cohen też, on wprowadził w ogóle fast food do Australii. Najpierw zbudował KFC w Australii, później zbudował Burger King w Australii pod nazwą Hungry Jack's, a później zbudował jeszcze Domino's Pizza w Australii i chyba w 10 czy 12 innych krajach. I w tej chwili ma udziały w 3000 restauracji. No i to jest, i zresztą też w innych, wielu innych firmach, ale tak w tej części restauracyjnej tak to wygląda. No i tak jak mówię, on jakby jest moim mentorem, bardzo mi pomógł i między innymi on mówi, słuchaj, jak chcesz spotkać największe zagęszczenie miliarderów, to jest na takiej imprezie, wiesz, wybory Światowego Przedsiębiorcy Roku w Monako. Jak chcesz przyjeć, ja cię przedstawię i tak dalej, ja mówię, jasne, oczywiście, ale mówię, już wszystkie hotele są porezerwowane, został tylko najdroższy Hermitage, jakieś tam pokoje luksusowe po, nie wiem, 10-15 tysięcy euro za dobę. Mówię, no to trochę, wiesz, jest overkill, nie, znaczy, a on mówi, nie ma sprawy, przyjedź, będziesz u mnie na jachcie mieszkał. No i mieszkałem w tym, na takim jednym z największych jachtów właśnie w marinie w Monako, bo tam wiesz, jak stoją te jachty, to widać podczas formuły pierwszej, jak tam ktoś ogląda formułę pierwszą, to zawsze na środku stoi ten najdłuższy i później coraz mniejszy. Tak, tak. Innego, nie? No to na środku stał jacht Bernard Arnault, to jest ten facet, to jest najbogatszy Europejczyk, do którego należą 70 czy 80% luksusowych brandów w Europie, czyli Louis Vuitton, NSC, LVMH, Fossil, tego typu brandy. To jego był najdłuższy, jakiś 100-metrowy jacht, a nasz, jacht Jacka Cohena stał butę z nim. Ja w zasadzie, wiesz, widziałem, czy mogłem zaglądać do sypialni w Monako, czy tam w marinie Monako. Także tak ta sprawa wyglądała, ale tu nie o to chodzi, o luksus tego, jak ktoś będzie, ktoś przeczyta tą książkę, to stwierdzi, że to jest jakby produkt uboczny, tak? Oczywiście na tych jachtach, no musisz to wziąć, to są, wiesz, to jest w zasadzie statek, tak? Tam jest, powiedzmy, 8 ludzi jest gośćmi, tudzież mieszka, czy do 8, a załoga, która cię obsługuje, ma powiedzmy 25-30 ludzi. Tak? Tam jest więcej jakby ludzi, którzy cię jakby troszczą się o ciebie niż mieszkających. To nie jest tak, że to nie są takie jachty, że wiesz, że tam sobie robisz jedzenie czy coś, bo tam jest kucharz specjalny, jakiś, wiesz, ilość tam gwiazdkowy i to nie jest tak, że sobie jakiś tam żagiel zarzucasz, tak? Tak. To,
No. Okej, okay. Podróż do Monako to pewnie Nawet nie była. Okay. Powiem ci tego, bo taką anegdotkę, to nigdzie jeszcze nie mówiłem tej anegdotki. O, to takie lubimy. Podczas ostatniego, znaczy podczas tej premiery książki, to właśnie tych miliarderzy, którzy przyjechali, a przyjechali właśnie z Australii, z Kanady, z Brazylii, tam no, z drugiego końca świata, na moją premierę książki. No i właśnie siedzimy przy kolacji razem. No i tam wiesz, jeden z drugim to sobie żartują o jachtach, nie? I jeden z miliarderów, Firio Palizotto, mówi, że jakaś kobieta zapytała się go, a jaki kolor kierownicy ma jego jacht? No wiesz, jachty, że mają tu koło sterowe, taką tak. kierownicę mało. On mówi, nie wiem, bo nigdy nie widziałem, nie? Ona wtedy nie zdawała sprawy, jaki wielki to jacht jest, że tam masz kapitana i tam masz cały, wiesz, obsługę, że on sam przecież tym jachtem nie steruje, nie jest. Tak, no dokładnie. Rafael, powiedz mi, czy miałeś jakąś taką sytuację, bo wiadomo, Monako, no to tam łatwo jest dolecieć, wszystko jest jakby dosyć proste. Czy miałeś jakąś taką trudną sytuację, gdzieś do jakiegoś kraju, do jakiegoś miliardera trzeba było się... Ciężko było się dostać, albo była jakaś dziwna sytuacja, jakieś trudności miałeś? Były takie sytuacje? Znaczy, no trudności, wiesz, największa trudność to jest w ogóle przebić się do nich w sensie takim, żeby, wiesz, żeby z nimi rozmawiać, no tak. Żeby oni mogli to zobaczyć i zadecydować, tak? To jest największa trudność. Później to jest logistyka. Ty nie możesz w ten sposób patrzeć, jak myślisz. Ja też mam takich ludzi, którzy, wiesz, chcieliby się ze mną zobaczyć, a ja mówię, no dobra, to jutro w Stuttgarcie. No i już są co, jeśli mi miliarder mówi, mam czas, pojutrze, wy powiedzmy, nie wiem, na Bali na przykład, spotkałem się z miliarderem, który tam najlepsze hotele na Bali ma takie pięciogwiazdkowe, tak, w jego hotelu, tak. Jeśli on mi mówi pojutrze na Bali, no to ja mówię, dobra, pojutrze na Bali, tak, i po prostu puchuję i nie ma zmiłuj się, bo inaczej, wiesz, ty się nie dostaniesz do tego, jak ty masz problemy jakieś logistyczne i tak. Tego, no to nie ma o czym gadać. Także tak to wygląda. Ale jeśli powiem ci inną rzecz, że właśnie, no wiesz, miliarderzy mają też swoje prywatne wyspy i tak dalej, i na przykład Tim Draper ma wyspę na jeziorze Tanganyika i on chciałby oczywiście, bo ja buduję tą organizację miliarderów i tam mamy od czasu do czasu spotkania, to on chciałby oczywiście ich gościć na swojej wyspie, no ale tam, żeby się dostać, to trzeba, ze 3 dni potrzebujesz, żeby tam w ogóle dolecieć, bo najpierw musisz na jakieś międzynarodowe lotnisko w Tanzanii, później takim samolotem czarterowym na jakieś lokalne lotnisko, stamtąd śmigłowcem na tą wyspę, i później w drugą stronę, także tam potrzebujesz 3 dni, żeby się dostać i później wydostać, także to jest bardzo skomplikowane i tam wiesz, nie wiem, czy tam będziemy kiedyś gościć u niego, bo po prostu trudno jest wyciąć jeden dzień z życia miliardera, a tydzień to już jest no, bardzo trudno, tak? No ale może w jakiejś perspektywie paru lat będę na tym poziomie, że będę mógł w stanie wycinać tygodniami dni z życia miliarderów, no, zobaczymy. Czy są jakieś rzeczy, czy zauważyłeś jakieś rzeczy, które się powtarzają u tych miliarderów? Czy są jakieś takie paterny, czy są rzeczy, tak. które po prostu robi większość z nich? Czy jesteś w stanie wyciągnąć te rzeczy? Tak, to jest cała książka o tych rzeczach. To jest 20 zasad bogactwa i sukcesu najbogatszych ludzi świata. Właśnie ja szukałem rzeczy wspólnych dla wszystkich, niezależnie od regionu świata, niezależnie od kultury, niezależnie od religii, niezależnie od przemysłu, tudzież branży, w której są, niezależnie od ich wieku, czy grupy wiekowej, jest dużo takich rzeczy. Zdradzisz nam jedną przynajmniej? No dobrze, no powiedzmy, zaczynam w zasadzie tą książkę od tego, od takiego podejścia do rzeczywistości, do życia, tak? Ja zasadniczo przedstawiam sukces na 3 poziomach. Najniższy poziom, i mówimy tu o sukcesie biznesowym, ja nie mówię tutaj o jakimś, wiesz, mglistym pojęciu sukcesu, tylko w biznesie. Najniższy poziom to są drifterzy, czyli to są ludzie, którzy, ja to nazywam dryferzy, tak? To są ludzie, którzy
dryfują poprzez oceany możliwości w życiu. Tam, gdzie ich fala zaniesie, tam, gdzie ich wiatr zaniesie, nie mają celu i oczywiście jak nie mają celu, to nie wiedzą, jak tam dojść. Później taki średni poziom, średniacy nazwijmy to, to są milionerzy, tak? To są ludzie, którzy tam osiągają taki sukces w pojęciu mainstreamowym. No i później są najlepsi przedsiębiorcy na świecie, to są miliarderzy. No i teraz dryferzy myślą po prostu, że życie im się przytrafia, tak? Że oni są jakby produktem otoczenia życia, tego, co się dzieje wokół nich i oni zasadniczo muszą wygrać w totka, żeby osiągnąć sukces. Oni to są ludzie, którzy grają w totka zasadniczo w życiu. Albo rzeczywiście dosłownie grają w totka, albo mają takie podejście, że im musi się poszczęścić, tak? W życiu, żeby ten. Później są milionerzy, którzy myślą w ten sposób, że oni zasadniczo mówią, wiesz, my mamy swój los w swoim ręku, no ale muszą być odpowiednie sytuacje i wtedy ja wykorzystam tą sytuację. Ja czekam na odpowiednią sytuację, żeby ją wykorzystać i tam potrzebuję do tego trochę szczęścia i tak dalej. Natomiast miliarderzy mówią, ja mam swoje cele i ja to osiągnę niezależnie od wszystkiego. Ci ludzie, którzy w mojej książce, to oni nie osiągnęli tego, bo mieli takie warunki otoczenia, tak? Tylko właśnie osiągnęli to mimo tych warunków, które byli, bo oni startowali no, z przegranych pozycji, tak? I osiągnęli mimo to niesamowite sukcesy dzięki swojej wewnętrznej sile, dzięki temu, co mieli w głowie i dzięki swojemu podejściu właśnie, tak? Że to nie zewnętrzne warunki decydują o tym, co ty osiągasz, tylko to, co masz w głowie i to, co ty jesteś kreatorem tego, co osiągasz swojego życia i tak dalej. Także to jest jakby jedna, dałem ci teraz jedną z takich różnic na tych trzech różnych poziomach, tak? Bo tak jak mówię, dotychczasowa literatura to było wszystko na tym poziomie milionerów, tak? Nie ma zasadniczo literatury na tym poziomie miliardem. Tak. Okej, okay, a czy planujesz jakieś rzeczy jeszcze, bo mówiłeś, że będzie jakaś taka fundacja, organizacja i planujesz zebrać grupę osób, które będą się jakby, nie wiem, szkoliły pod tak, okiem tych... Znaczy, nie, no zasadniczo jest tak, że no tak jak mówię, ta konferencja, którą tu, ta przedpremiera tej książki, która jest połączona z konferencją, na której będziemy mówili, jak zastosować tą wiedzę w życiu i w biznesie, tam będziemy mówili o jakby takiej praktycznej stronie tego, co tutaj jest w książce. Gdzie to będzie? To będzie w Warszawie 28 listopada. Wejdźcie na umysłmiliardera.pl/przedpremiera albo umysłmiliardera.pl, zjedźcie na dół i tam są te książki. Jest opcja też do przedpremiery, do tej konferencji i tam można to zarezerwować. Jest ograniczona liczba miejsc, więc radzę się pospieszyć. I to jest jakby pierwszy krok do tego. Tam będziemy, tutaj zaczniemy o tym opowiadać. Ja nie mówię, że wiesz, że to wystarczy przeczytać książkę i wszystko tak, robić tak, i tak, tak. Zostaniesz miliarderem. To nie jest trywialna sprawa. Jakby to było łatwe, to by było więcej miliarderów w Polsce i na świecie, a to jest ekstremalnie trudna sprawa. Natomiast można zdecydowanie podwyższyć poziom tego, na który, powiedzmy, poziom swojego biznesu, swojego działania, poziom, na którym się operuje, na którym się robi rzeczy i zwiększyć szansę dojścia do takiego poziomu. Tak? W biznesie zasadniczo to jest to, o czym wcześniej mówiłem. Sukces nigdy nie jest gwarantowany. Jest gwarantowana tylko porażka, jeśli robisz złe rzeczy. Natomiast sukcesu nigdy nie możesz zagwarantować. Możesz zrobić wszystko dobrze, a na przykład przyjdzie nowy rząd i powie, twój model biznesowy jest nielegalny, albo my nie chcemy, my mamy inne wyobrażenie o przedsiębiorczości czy coś i to, co robisz, my na przykład przyjmiemy cię. Tak? Nie sprywatyzujemy, tylko znacjonalizujemy, tak? Tak, tak, tak. Takie rzeczy mogą ci się zdarzyć, nie? Natomiast trzeba próbować i trzeba przede wszystkim siebie i swój biznes ulepszać. I w tej książce jest to wyjaśnione, jak to robić, jak trzeba myśleć zasadniczo, żeby być w stanie działać na tym poziomie biznesu przez długi okres życia. Bo jedna z różnic między milionerami a miliarderami jest taka, że miliarder
nie jest w stanie przez dłuższy okres, że milioner nie jest w stanie przez dłuższy okres na tym poziomie działać, a po prostu to wymaga długiego okresu i wysokiej koncentracji. Tak? Oczywiście są wyjątki, które są bardzo medialne, typu Facebook, typu Google, ale to jest garstka ludzi, jeśli weźmiesz wszystkich miliarderów, to jest tylko garstka ludzi, którym akurat, można powiedzieć, udało się, czy po prostu było właśnie w tym zakresie technologii, tak, że właściwy czas, właściwe miejsce, właściwi tak. ludzie i to po prostu bardzo wyskalowało, ale ja bym na to nie liczył, tak. Większość miliarderów na świecie, najbogatszych ludzi na świecie, oni są w tradycyjnych branżach. I nawet jeśli jesteś w branży tech teraz, to w międzyczasie już też jest tradycyjna branża, tak? To już nie jest, niekoniecznie jesteś, wiesz, dysruptywny, tak? Tak, tak. Ci ludzie, którzy za 20, za 30 lat będą najbogatszymi ludźmi na świecie, my w tej chwili nawet nie wiemy, w jakiej to branży jest. Być może te branże w ogóle jeszcze nie istnieją. Okej, okay, Rafael, dzięki serdeczne za rozmowę. Wchodzę, kupuję książkę i mam nadzieję, że się widzimy pod koniec listopada w Warszawie. Akurat jestem tutaj w Warszawie, więc jest dla mnie to super na rękę. Umysłmiliardera.pl, The Billion Dollar Secret, jak ktoś woli po angielsku. Ja osobiście wolę po angielsku, więc pewnie kupię sobie audiobooka po angielsku, bo jednak to będzie takie najlepsze. Wszystkie wersje językowe, wszystkie wersje papierowe, elektroniczne, przedpremiera, wszystko podlinkujemy oczywiście. No nic, tylko Ci podziękować za rozmowę. Ja też podjąłem to ryzyko, gdzieś Cię zobaczyłem, usłyszałem, odezwałem się do Ciebie, umówiliśmy się, spotkaliśmy. I teraz jest jedno podanie ręki od 30 miliarderów, także po prostu trzeba działać, nie bać się. Jak się nie uda, to się nie uda, to trzeba próbować, aż się uda. Także dzięki serdeczne i do usłyszenia. Cała przyjemność po mojej stronie.